Siema, witam w trzecim odcinku Okiem Psycho. Dzisiaj porozmawiamy sobie na przykład o Gocha Magical wychodzi z więzienia, szalony reporter kontra Krzysztof Stanowski, że wojewódzki to szmata i o jednej patomatce, która zdęca się nad dzieckiem. A zaczynamy od poważnego tematu. Zdrowie. Norek, spokój. To jest poważny temat. Dobrze. Czekaj, ja mu dam kopyto. Spokój! Norek! Jak wiecie, na swoich live'ach często zajmuję się tematami trudnymi społecznie, takimi, które się za bardzo nie klikają, nie sprzedają, takimi, którymi nikt nie chce się zajmować. I dzisiejszy odcinek zaczniemy od takiego tematu, no jeden z najgorszego sortu, czyli podkobieta, która znęca się nad swoim dzieckiem. Powiedziałam. Od jakiegoś czasu na TikToku wrze dyskusja na ten temat. Ludzie obejrzeli to nagranie. Jest to nagranie dosyć stare już. Po prostu znowu robi obieg po TikToku. Udostępniłem je też na Twitterze. Moja grupa na TikToku też zajęła się nagłośnieniem tej sprawy. No pochodzi to nagranie z prywatnej rozmowy. Tak w ogóle to nie jest nagranie z live'a. To jest prywatna wideorozmowa, gdzie jedna podkobieta, tak jak widzieliście, znęca się nad swoim synem. Z informacji, które udało nam się ustalić, ta podkobieta ma odebraną już dwójkę dzieci. A jak nagranie wyszło do internetu, a no także stroną nagrywającą była siostra, czyli druga podkobieta, która po prostu pokłóciła się z tą pierwszą podkobietą i na złość jej wrzuciła nagranie do sieci. Co z tego możemy wywnioskować? Ano to, że ta jej siostra, jak to się mówi, siostrunia pierdolona, doskonale wiedziała o tym, jak traktowane są dzieci przez jej siostrę i nic z tym nie robiła do momentu, aż się nie pokłóciły. Ludzie na TikToku, w tym też moja grupa, zgłosili już sprawę na niemiecką policję, na polską policję i do rzecznika praw dziecka. Wcześniej też były różne zgłoszenia, aczkolwiek chłopiec do tej pory nie został zabezpieczony. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Jeżeli interesują was takie tematy, no to polecam właśnie mój TikTok, gdzie często poruszam różne oszustwa, przekręty, przemoc domową i inne patologiczne zachowania. Chociaż jestem tam namiętnie banowany, tak jak teraz ostatnio. Ale zachęcam też na przykład do odwiedzenia profilu na TikToku, na przykład komentatorka TK oraz Karol Kuberna, gdzie też możecie spotkać się z live'ami na różne ciekawe, czasami trudne tematy. Ferrari naubliżał Denisowi. Czy ja bym przyjął waleczkę z Deniską Załęcką? Nie wiem, mogłem się mu oddać do pyska tak naprawdę. Kim jest Denis ze Free Fighter? Najbardziej nie da się bardziej upokorzyć niż Denis. Na co ten odpowiedział kilkoma storiskami i wywiadem u Kaniowskiego. Chciałbym się odnosić do słów Ferrariego, ale no co, zostałem wywołany do tablicy, a nie pozwolę sobie, żeby taka mała na Facebooku, Instagramie, na jakichś live'ach u siebie. Także co, sprostowanie, słuchaj, jeszcze będziemy się bić, ale nie chcę mi się opowiadać jakieś twoje zaczepki, że ty mi co ty mi robisz, bo dobrze wiemy, pokazałeś ostatnio w turnieju, że nie masz jaj, się grywa z dużo mniejszymi od siebie, nie masz jaj, nie masz charakteru. Były takie normalne relacje, nie było ani dobrych, ani złych, po prostu coś mi się odkleiło, nie wiem, na talent czegoś i po prostu włączyła mu się nieśmiertelność i tyle, także ja chcę zobaczyć, co jest prawdziwe piekło, no to czekam do pierwszego spotkania. W klatce? No mi to jest obojętnie gdzie. Wiemy dobrze, że koleguje się z nas, no to trzeba trochę przejść na klatkę, nie? I to tyle. Jak jest, każdy widzi. Tołęcki, idę po ciebie. Moim zdaniem to tania ustawka. Panowie wiedzą, że ich walka teoretycznie dobrze się sprzeda, będzie się klikała, no bo Załęckim jest bardzo łatwo sterować, wyprowadzić go z równowagi. Zatem możemy się spodziewać, że będzie rzucanie krzesłami, będą groźby karalne, które już były w zasadzie ze strony Denisa. No, że będą tak zwane dymy. Tutaj należy przypomnieć też konflikt Ferrariego i Bomby, kiedy kłócili się rzekomo o ZUS-ie. Wtedy również były groźby, było straszenie ekipami, jeździli sobie pod dom, straszyli się śmiercią, że się tam potną, nie wiadomo co zrobią. No generalnie mafia, gangsterka pełną gębą, tylko po to, żeby po walce później robić razem streamy, za granicą grać w pokera, no i generalnie chodzić uśmiechniętymi po barach, piwkować sobie, drinkować. Więc tutaj wyczuwam bardzo podobny case. Poza tym Załęcki nie nagrał oświadczenia w wannie, więc tym bardziej pachnie to ściemą. No i dziwi się trochę Amadeuszowi, że idzie na to, bo jakby nie patrzeć, Ferrari jest teraz w dużo, dużo lepszej pozycji, jeżeli chodzi o Freak Fight i internet niż Załęcki, więc w zasadzie wyświadcza tą walką, jeżeli do niej dojdzie, a wiemy, że dojdzie, to wyświadcza mu bardzo dużą przysługę, żeby Załęcki mógł się odbudować i mentalnie, i medialnie, fizycznie, psychicznie, jakkolwiek. Sam pseudo-konflikt może faktycznie atrakcyjny do oglądania dla widza, aczkolwiek jak przychodzi mi do głowy właśnie, że to jest tania reżyseria, to jakoś przestaje mnie to grzać. Do tego
niego tutaj wychodzą znowu prawilniackie zasady Denisa, który jest bardzo człowiekiem honorowym, zasadowym, wiadomo, kto ma wiedzieć, ten wie, a dla klików, dla pieniędzy, dla zasięgów pozwala sobie ubliżać od najgorszych przez jakiegoś tam chłopaczka typu Ferrari. Buła kazał mi to powiedzieć. Oczywiście to są tylko moje domysły i tak naprawdę mogę się mylić, ten konflikt jest naprawdę gorący, ale patrząc na ich zachowanie, patrząc na wywiad, słaby wywiad u Kaniowskiego i w ogóle słaby clickbait Kaniowskiego, bo był w Kenii, a nie, to Dubiel był w Kenii. Słaby wywiad Kaniowskiego, gdzie Denis się uśmiecha pod nosem, kiedy słyszy o tym, że będzie miał sikane do buzi i tak dalej, ja tego nie kupuję, jak dla mnie jest to naprawdę słabego sortu ustawka, co nie zmienia faktu, że pewnie i tak się sprzeda. Może nie tak jakoś super, chyba że, no nie wiem, Denis zaraz będzie jeździł z kolegami i szukał Ferrariego po Miami, Nathan Marcon tajemniczo zaginie na tydzień, no coś będą na pewno wymyślać, żeby podkręcić atmosferę, tak czy inaczej, jak dla mnie to jest tania ustaweczka. Gocha opuściła więzienie po ponad miesiącu. W asyście samych najbliższych osób opuściła mury więzienia, przetransportowali ją kameralnie, bez taniego blichtru, do domu, gdzie mogła w spokoju, w objęciach najbliższych, w ognisku domowym przepracować sobie to traumatyczne przeżycie, poukładać sobie wszystko w głowie, odpocząć i dojść do siebie. Tak. Gocha opuściła więzienia, pod murami stał już Daniel Magika z odpalonym live'em. Oczywiście zleciały się hieny dziennikarskie, takie jak Artur Przybysz. No i randomowi widzowie, którzy podlecieli po zdjęcie, piąteczkę, maju, maj i te sprawy. No generalnie widać na nagraniach z tego live'a, że gośka na początku była zdezorientowana, trochę zaskoczona, trochę przerażona. Nie ma co się dziwić. Starsza, schorowana kobieta, bo taka ona jest, wychodzi po ponad miesiącu z więzienia i pierwsze co widzi przed bramą to huczne powitanie jej marnotrawnego syna. Oczywiście dzień wcześniej latały już plakaty, huczne zapowiedzi, że będzie grill pod murami więzienia, że będą tańce i swawole i inne takie. Gocha oczywiście to stara wyga, stara wyjadaczka, no i po kilkunastu minutach ogarnęła i zaadaptowała się do nowej, no nienaturalnej sytuacji i już pierwsze jej słowa, pierwsze jej oświadczenie to oczywiście zaczepka w stronę Marianny Schreiber, która w ogóle ładna jest. No ładna jest czy nie? Marianna Schreiber nie jest ładna? Bo ty masz narzeczoną. A ja też mam, dziewczyna, się nie boję. Piękna jest Marianna Schreiber. No... pantoflażu. Mariana, odpisz! Gocha oczywiście wyzwała do walki Mariankę, na co ta oczywiście nie omieszkała odpowiedzieć, udała się pod urzędniczą, nagrała swój filmik, że oczywiście się nie zgadza z tymi oskarżeniami, bo Gosia powiedziała, że to przed nią poszła siedzieć i tak dalej, generalnie kolejna tania ustawka. No, reżyseria na poziomie kina klasy G jak gówno, zresztą to samo co było akapit wyżej, czyli u Załęckiego i Ferrariego. No i czy ta walka ma sens? Nie wiem. Ja na Mariankę zawsze chętnie popatrzę, zresztą Gosię bardzo lubię, więc pewnie będę kibicował, ale szczerze powiem wam, że jestem powoli zmęczony już tymi pseudodramami, które nawet nie próbują być autentyczne. Oni już tak są leniwi, już tak mają poprzewracane w dupach od tych pieniędzy, sławy, czy po prostu braku kreatywności, że tego się po prostu nie chce oglądać. Bo to już wszystko było. To jest tak przewidywalne jak to, że podczas face to face'a jeden dostanie liścia, albo zostanie odepchnięty, jak to, że ktoś komuś wywali prywatną rozmowę, albo obrazi matkę, czy cokolwiek innego. Po prostu potrzebna jest we freak fightach nowa jakość. Dlatego... jeżeli nudzą cię ustawiane dramy we freak fightach, to może zainteresuje cię Energobeta. Dotacje fotowoltaiczne, wszystkie potrzebne szczegóły znajdziesz w opisie filmu, również z linkami i kontaktem. Czasami też szukają pracowników, bo firma się cały czas rozwija, więc może szukasz pracy, tak jak mój operator. Dobra, potrzeba całą reklamę od nowa, bo... A jeżeli nudzą cię ustawiane dramy we freak fightach, to na pewno zainteresuje cię Energobeta. Termomodernizacja z dotacją nawet do 135 tysięcy, tak powiedz. Termomodernizacja z dotacją nawet do 135 tysięcy złotych. A to już nie przelewki. Poza tym często szukają też pracowników, ponieważ firma cały czas prężnie się rozwija, więc może jeżeli nie potrzebujesz dotacji, to potrzebujesz pracy. A jeżeli Energobeta cię nie grzeje, chociaż to wątpliwe, bo zajmują się termomodernizacją z dotacją nawet do 135 tysięcy złotych. A jeżeli to was nie urządza, to zapraszam was na stronę liroyal.pl, gdzie znajdziecie konopne produkty klasy premium. Ja dostałem ostatnio paczkę, wczoraj już było palone. No i cóż mogę powiedzieć? No właśnie, nic nie pamiętam. Przy takim lokowaniu produktu ty w ogóle nie będziesz miał...
sponsorów Kuby. Ej, ty zajebiste przecież, no kurwa. Ja generalnie już wczoraj paliłem pierwsze próbki, które dostałem i mogę szczerze polecić. Generalnie ja się jakoś super na tym nie znam, ale na pewno jestem dość nerwowym gościem, a wczoraj byłem bardzo spokojnym gościem. Naprawdę polecam liroyal.pl, tam wpadajcie na kod PSYCHO, nie ma żadnego rabatu, bo się nie dogadaliśmy, ale i tak zachęcam do kupna. Szalony reporter dopiero co wypuścił całkiem niezły film Endgame, czyli chodziło tam o zakończenie dramy z MGP, który był odpowiedzią na szkalujący i żenujący film Eckerta z kanału Antyfakty. I można byłoby pomyśleć, że już promienie słońca znowu wychodzą nad głową Tomusia, no ale nie. Szalony reporter w typowy dla siebie sposób musiał dojechać do pieca i wypuścił film, w którym zarzucił Stanowskiemu, że ten wziął od PiSu około 700 tysięcy złotych. Zarzutów było kilka, to jest tak jeden z głównych. No i ku mojemu zaskoczeniu Stanowski to zareagował i zapowiedział, że nagra na szalonego film. No i generalnie fajnie się to obserwuje, tak z pozycji widza, jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Aczkolwiek tutaj gra będzie toczyła się o to, kto ma rację. Bo jeżeli szalony reporter udowodni swoją rację, no to będzie można mówić o sporym przełomie w jego karierze. Jeżeli Stanowski udowodni, że Matysiak znowu się mylił, no to będzie można mówić o sporym przełomie w jego karierze. W takim sensie, że resztki wiarygodności straci do końca, bo o ile Stanowski jest bardzo opiniotwórczy, to też społeczeństwo w sieci no nie przepada jakoś super bardzo mocno jeszcze za szalonym reporterem z wiadomych względów. Fuck-upów miał mnóstwo. I jeżeli teraz wypierdoli się na przysłowiowy głupi pysk w dramie ze Stanowskim, no to cóż, znając internet, pewnie nie będzie skancelowany, bo niby dlaczego. Dalej będzie miał swoich odbiorców, może pozyska nawet nowych, zaczną go oglądać przeciwnicy Stanowskiego, więc generalnie może być sytuacja win-win, aczkolwiek jak dla mnie, jeżeli on nie obroni swojej tezy, mówię o szalonym reporterze, i Stanowski go wypunktuje i udowodni, że znowu dopuścił się pomówień, no to sorry Tomek. Tu przemilczymy, nie chcę być niemiły. A Stanowski ostatnio ma dość spory kocioł u siebie, jeżeli chodzi o życie medialne. Kanał sportowy zaczyna zbierać coraz więcej negatywnych opinii z różnych stron i z różnych powodów. Generalnie to było do przewidzenia, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli coś startuje z mega impetem, zachwalane z każdej strony, to dobija do szczytowego momentu, do takiej kreski, gdzie powyżej tej kreski zaczyna trochę odbijać w dół. I ludzie wtedy zaczynają szukać problemów na siłę, zaczynają się bardziej czepiać, patrzeć na ręce, po prostu mają przesyt. Są znudzeni już treściami, kontentem czy tym, że wszystko jest takie och. Ach, i jako kontrofensywę właśnie pojawia się taka grupa, która zaczyna się coraz bardziej czepiać, krytykować. I wydaje mi się, że Stanowski i jego kanał Zero właśnie do tego momentu dobijają, że wszyscy zachwycali się, ile subskrypcji, super materiały, to, tamto, wamto. I generalnie ludzie mają już trochę dosyć tego, jest tego po prostu za dużo. Stanowski wyskakuje z lodówki ze swoim kanałem Zero, no i zaczynają się pierwsze głosy krytyczne. Na pewno nie pomogła też w tym debata, znaczy quasi debata z tym ostatnim pokoleniem, czy ostatni będą pierwsimi, whatever shit. Było widać ewidentną tendencję do tego, żeby na siłę zaorać ich, ośmieszyć. Przerywane były wypowiedzi, co oglądało się po prostu źle, nienaturalnie i jakoś tak, no nawet zaczynało być mi ich trochę żal. Zwłaszcza tego starszego pana, który tam po prostu siedział. On wiedział, co się święci, bo ten młody to był trochę taki jakiś, ale ten starszy pan, który chyba był prawnikiem z wykształcenia, on doskonale zdawał sobie sprawę, co Mazurek i Stanowski próbują z nimi zrobić. Na szczęście dla nich, na nieszczęście dla kanału Zero, widzowie też to dostrzegli i pod filmem jest masa krytycznych komentarzy w stosunku do Stanowskiego i Mazurka. Zresztą Mazurek to w ogóle ma ostatnią jakąś falę. Bardzo słaby wywiad z Mencenem. Generalnie wydaje mi się, że obróz w piórka pan redaktor Mazurek. Wczoraj wypunktował go też Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bardzo słusznie zresztą. Więc panie Mazurek, wiem, że pan nie oglądasz, więc do pana mówię. Trochę więcej samokrytyki, trochę zejścia na ziemię, bo za wysoko pan latasz, a prędzej czy później każdy ikar spada na pysk. O, ale to było dobre! I na sam koniec nasz naczelny telewizyjny populista, komunista, faszysta, onanista, kryptohomoseksualista, wojewódzki, który zbudował swoją karierę na poniżaniu, wyśmiewaniu, szydzeniu, prowokowaniu i generalnie na żenującym kontencie pokazywanym w tej uwielbianej telewizji, która oczywiście jest wyżej od internetu, w ogóle telewizja, najlepsze medium na świecie, rzetelne, obiektywne i tak dalej. Ten właśnie osobnik, który tak się dorobił swoich milionów, skrytykował, że Fame MMA będzie w telewizji. Mówi się kanał czy kanal? Kanal. Kanal. A bez polskich znaków. W Canal Plus.
Jak dla mnie to są Himalaje hipokryzji, bo Wojewódzki sam do swojego programu zaprasza ludzi, którzy aktualnie mają dramę, u których jest głośno, którzy mają zasięgi, często są to freakfighterzy. Był tam nawet chyba Marcin Dubiel, był? Robert mówi, że był. I on teraz strasznie się oburza, że to będzie w telewizji. No może jest zazdrosny, że teraz nie tylko jego rynsztok i patologia będzie oglądana, ale też jego widzowie będą mogli zobaczyć, że we freakfightach na konferencjach mogą również rynsztokowy humor obejrzeć, pośmiać się i w ogóle zadziwić. Więc może to z zazdrości, nie wiem, ale panie Wojewódzki, wiem, że pan też nie oglądasz, więc do pana apeluję, nie otwieraj pan tej komunistycznej mordy, bo się panu ulewa brudnymi pieniędzmi z TVN. I Energobeta! Zakończenie nagraj! A jeżeli wam się spodobał ten odcinek, chyba już trzeci, tak? Trzeci? Zostawcie łapkę w górę, sypukcję i dzwoneczek. Wtedy nagramy za tydzień kolejny. Chyba, bo jest majówka, ale postaramy się. Dziękuję za oglądanie. Leroyal.pl i Energobeta!